wszystkim. Jestem Łukasz Kolot, tak jak już mnie zapowiedziano. Prowadzę swoją firmę, prowadzę bloga razem tutaj z dwoma chłopakami z pierwszego rzędu, a teraz jeszcze pracuję jako UX w Inkognixdorf Research and Development. To jest ta firma, która zajmuje się tworzeniem bankomatów, kas fiskalnych, takie z pozoru nudne rzeczy. Opowiem wam dzisiaj o tym, jak ciekawie zaprzągnąć UX do pracy na waszych blogach, ponieważ... pierwsze pytanie. Kto słyszał taki termin UX z Polską? Ok, a kto wie, co to jest UX? Ok. Kolejne pytanie, które mi bardzo posłuży do tego, jak poprowadzę prezentację. Kto używa mediów społecznościowych? Twittera? Instagrama? Facebooka? Ok, to się przyda, ponieważ będę opowiadał m.in. o oprogramowaniu, którego używać sobie na blogu i udało mi się dostać do twórców tego oprogramowania i udostępnią wam licencje i będę je rozdawał przy okazji. Na początek agenda. Opowiem, co to jest UX, dlaczego UI to nie UX, tutaj nomenklatura jest zamienna, polsko-angielska. Po co to nam w ogóle jest na blogu i czy z tego skorzystamy? Jakich narzędzi użyć właśnie, takich, nazwijmy to, ludzkich dla każdego. Kilka porad oraz przykładów. 1993 rok. To jest ważna data, ponieważ wtedy pierwszy raz pojawił się termin User Experience, a konkretnie User Experience Architect. I był nim Don Norman, czyli facet, który przyszedł do firmy, tej chyba najsławniejszej, jeżeli chodzi o doświadczenie użytkownika, czyli do Apple. Zrobił tam dosyć fajną rewolucję. Ale skąd się wziął User Experience? Ewoluowało z HCI. HCI to było Human Computer Interaction, wcześniej zwane, czyli wymyślali wszystko, co było związane z tym, jak komputerowi przekazać to, co myśli człowiek. Interfejsy, nie tylko te użytkowe. Ma w sobie naprawdę tonę rzeczy związanych z psychologią, jak chociażby to, jak przewidzieć zachowania użytkownika, czy co one oznaczają, co ktoś chce zrobić. Bądź jak kogoś do tego zmusić, po prostu. Z ergonomią, czyli tak zwana użyteczność przedmiotów, ponieważ user experience to nie jest to samo co usability. Czy też ergonomia, użyteczność. Bardzo dużo czerpie ze sztuki i technologii. Dlaczego? Ponieważ w dzisiejszych czasach tak naprawdę user experience, które jest tak zwane dla mas, jest bardzo mocno połączone z UI, mimo że tym nie jest, to tak jest przedstawiane. Z technologii, ponieważ tak naprawdę, jeżeli chcemy dostarczyć dobre doświadczenie użytkownika, musimy brać pod uwagę technologię, czyli to, że na przykład telefony mają ograniczony transfer oraz musimy operować palcami. To, że tablety są używane głównie na przykład na kanapie, a telewizor ma bardzo wolną przeglądarkę. No, to na różnych ograniczeń związanych z różnymi technologiami, ale to wszystko zawsze nam prowadzi do jakiegoś celu. Czy to jest cel biznesowy, czy osobisty, nie ma znaczenia. Zawsze musi być jakiś cel, który chcemy osiągnąć, bo inaczej to wszystko by nie miało sensu. Obrazek, który jest dosyć popularny w sieci, czyli różnica między designem, w tym przypadku UI, i user experience, jaka jest znaczna. To, co przygotowano, a to, jak używają ludzie przygotowanego rozwiązania. Na dzisiejszej prezentacji będzie nas interesowała ta latarnia tak naprawdę, czyli coś, co jest po środku, ponieważ nie można iść, jeżeli chodzi o używanie na blogu tych technik związanych z user experience, nie można iść w żadną stronę w 100%. User experience zajmuje się testami, analizą, szkicowaniem, prototypowaniem oraz przede wszystkim współpracą, testy. Posiadamy jakieś narzędzie, które stworzyliśmy z prototypu pewnego. Przedstawiamy je użytkownikom, patrzymy na to, jak zareagowali, jak go używają, kiedy są zażenowani jego działaniem, kiedy jest fajne, kiedy są zaniepokojeni, kiedy są zniesmaczeni itd. Odczytujemy emocje, które towarzyszą używaniu naszego narzędzia bądź produktu. Będę tutaj używał takiej bardzo biznesowej nomenklatury. Trzeba to w pewien sposób odnieść sobie do bloga, czyli nasz czytelnik w tym momencie może być naszym użytkownikiem bądź klientem, a produkt lub usługa, którą dostarczamy, to jest tak naprawdę nasz artykuł i to, czym się dzielimy z użytkownikami, czyli zawartość naszego bloga.
UX też polega właśnie na szkicowaniu, czyli mamy jakiś nowy pomysł, na to jak możemy polepszyć działanie naszego produktu. Szkicujemy je, zamieniamy w prototyp, testujemy. Analizujemy, szkicujemy, zamieniamy w prototyp, testujemy. Iteracja jest najważniejsza, ponieważ wtedy dojdziemy do jakiegoś dobrego narzędzia. Współpraca. Chodzi o to, że projektant doświadczenia użytkownika musi bardzo mocno współpracować z całą resztą teamu, czyli z projektantem, który to UI przygotuje, chyba że to jest jedna i ta sama osoba, z programistami, frontend, backend, nie ma znaczenia tak naprawdę. UX powinien być przy każdym momencie, w każdym momencie powstawania produktu, od architektury poprzez finałowe wdrożenie oraz marketing. To jest coś, co to wszystko spina razem. Natomiast interfejs użytkownika są już troszeczkę inne rzeczy, takie bardziej ludzkie w tym momencie, które mogą Was interesować jako kogoś, kto prowadzi bloga bądź stronę. Są to wyświetlacze, na których nasz produkt, blog czy usługa jest wyświetlana, akcje, jakie przez nie może użytkownik, czytelnik wykonać, różnego rodzaju wskaźniki, no i oczywiście zawartość i wygląd, tego chyba nie trzeba tłumaczyć. User experience, tak to wygląda w praktyce. Zbieramy różne dane, umieszczamy je w Excelu. Ktoś mnie właśnie wspomniał, chyba 3 minus 10. Proszę nie spamować, byłbym wdzięczny. Zbieramy je w Excelu po to, żeby móc wyciągnąć wnioski i mieć to na przyszłość. Następnym przykładem w prawym górnym rogu jest przykład makiety, bądź inaczej mówiąc prototypu. Czyli to, jak umiejscowić pewne elementy, żeby można było stworzyć ten taki prototyp, który można dać użytkownikowi do testów i iterować. A poniżej mamy mapę całej przykładowej strony bądź aplikacji. Osobiście uważam, że na blogu te rzeczy nikogo nie będą interesować, a tym bardziej takie coś, czyli nagrywanie tego, co użytkownik nam robi z aplikacją. Tutaj mamy przykład tego, jak jakiś projektant użyteczności właśnie spisuje swoje spostrzeżenia. Ogląda obraz dwóch kamer jednocześnie zsynchronizowanych ze sobą. Jak użytkownik się zachowywał oraz co w tym czasie robił z aplikacją. Spisuje bardzo ciekawe różne rzeczy oraz przykleja je na karteczkach, które są jednym z podstawowych narzędzi projektanta, na białą tablicę. W swoim naturalnym środowisku. Jeżeli chodzi o interfejs użytkownika. To jest interfejs użytkownika. W grze na przykład to też jest interfejs użytkownika za może 10 lat. A to jest interfejs użytkownika sprzed 30 lat. Firma Xerox, bodajże Don Norman też wokół niej się bardzo kręcił, stworzyła pierwszy interfejs użytkownika. Nie był to ani Apple, ani Microsoft. Oni jako pierwsi stworzyli te interfejsy oraz urządzenia wskazujące. Czyli tutaj mamy prototypy pierwszych myszek. Były to lata 70. A firma Xerox istnieje do dzisiaj, jest jednym z największych dostawców sprzętów biurowych. Takich, od których właściwie zaczęło się całe user experience i human computer interaction, czyli od urządzenia, które spędza sens powiek przynajmniej raz na rok każdemu z nas, mianowicie drukarki. Kto nie miał nigdy problemów z drukarką? No właśnie, czyli nie do końca im wyszło. Tak notabene. Mianowicie w 70. bodajże trzecim panowie z firmy Xerox w końcu doszli do wniosku, że te ich urządzenia są na tyle często serwisowane, między innymi z tego, że są skopane bądź powyrywane kable i zniszczone, tak ludzie się stresowali, że do jednego z swoich egzemplarzy, w jednym z biur, nad nim właściwie zamontowali kamery, które właśnie tam wcześniej widzieliśmy. Kręcili reakcje ludzi na nowe interfejsy, w miarę jak zmieniali za każdym razem, oraz to, co w danym momencie robili. Wtedy drukarki były bardzo mało przyjazne, jeżeli można sobie wyobrazić drukarkę jeszcze mniej przyjazną. Wymyślili zielony przycisk, który rozwiązał sprawę. Bo okazało się, że ludzie wsadzając kartkę papieru do kserokopiarki czy do drukarki, zaczynali ściskać tonę różnych przycisków, a na pewno nie ten zielony, który przyciśnięty później robi zupełnie co innego, wtedy nie był zielony. Tak oto powstało rozwiązanie. U góry zrzut ekranu z maszyny z lat 80., a z dołu jeden z nowszych modeli dostępnych. Doszedł ekran, który przedstawia po prostu większą ilość funkcji, więc to akurat im wyszło. I to jest czyste user experience, poprawienie użyteczności tych urządzeń. To
nie licząc już całego kształtu urządzenia, właściwie pozostało niezmienne. Do dzisiaj jest kilka takich przypadków. I to też jest interfejs użytkownika. I to też jest to, co Was nie interesuje w ogóle na blogu. Idziemy dalej. Przykład sztandarowy, jeżeli chodzi o dziedzinę User Experience, to jest przycisk za 300 milionów dolarów. Tyle kosztowała zmiana przycisku, a właściwie tekstu na tym przycisku z zarejestruj na kontynuuj, przejdź dalej. Zmianę tą zrobił Jared Spool dla Amazona. Amazon odnotował po tej zmianie tak naprawdę. Oczywiście wiązało się z tym jeszcze pewien dodatkowy krok. Wprowadzili zakupy bez koszyka. Czyli nie rejestruj się, nie nawiązuj stałego związku z serwisem, nie zostawiaj nam swoich danych, kup bez niczego, nic nam nie pozostawiając, jednorazowe zakupy. Ale jeżeli nam zostawisz wszystkie swoje dane, każde kolejne będą szybsze, ponieważ będziesz mógł się zalogować na swoje konto. Szacowane, bo to są tylko szacunki, nigdy nie dowiemy się, jak dużo to zysków przyniosło. W każdym razie sam Amazon mówi o 300 milionach dolarów zysku na takiej małej zmianie. To jest jedna z najważniejszych stron, jeżeli chodzi o UX, która wygląda po prostu kiepsko. To nie jest screen przed 10 lat, to jest screen sprzed miesiąca. I ona tak wygląda, oni się to są specjaliści od User Experience, więc User Experience bez interfejsu użytkownika, kolorków, fontów i tak dalej, może istnieć, ale średnio, jeżeli byście na blogu chcieli wdrożyć coś takiego. To jest kolejna firma, która się przoduje, czyli Nielsen Norman Group. Ten pan po prawej, jeżeli chodzi o consulting, to jest jej założyciel. To jest taki standardowy przykład, jeżeli gościa, który po prostu zajmuje się user experience od 10 lat, tam chyba kilkudziesięciu. No i on jest tym, który umie wszystko, umie w to grać. W UX to jest jego strona. Lepiej, ale może być jeszcze lepiej. To jest przykład Medium, czyli jeżeli dla mnie, jeżeli o mnie chodzi, to jest platforma do postowania, w której jestem zakochany. Żadnych rozpraszaczy, sama treść. Czasami tej bieli jest zbyt dużo, ale według mnie to też ma swoje plusy, jeżeli to połączymy w odpowiedni sposób z zadaniem, które serwis ma robić. Czyli w tym przypadku Medium służy do czytania, treść jest wyeksponowana. Tutaj jeden z fajnych przykładów. Nie wiem, ile osób z Was korzysta z Windowsa 8 czy 10, czy może 10, ile razy miało Blue Screen of Death. U góry przykład, znany chyba każdemu, u dołu tak wygląda ekran po zmianie interfejsu. Jest już troszeczkę bardziej przyjazny, ponieważ to u góry tak naprawdę nie niosło za sobą żadnego przesłania, oprócz tego, że jeszcze bardziej denerwowało użytkownika, bo nie wiedział w ogóle, co się dzieje. No tutaj mamy jasny komunikat, coś poszło nie tak, zrestartuj komputer. Tyle, bo i tak nic więcej nie zrobisz. Dochodzimy do momentu, po co nam UX na blogu. I w tym momencie też chciałbym powiedzieć, że jeżeli macie telefony komórkowe, to warto mieć je pod ręką. Będzie pierwsze rozdawanie. Po co, zanim przejdę jeszcze do narzędzi, powiem, po co UX na blogu? Otóż po to, żebyście byli popularniejsi tak naprawdę. Nie chcę tutaj przenosić gór, zmieniać światopoglądów. Chodzi o to, żeby wasi czytelnicy byli tak naprawdę bardziej zainteresowani waszym blogiem. Żebyście wy mieli dla kogoś, dla kogo pisać, a nie tylko do szuflady, im się to lepiej czytało, wszyscy byli zadowoleni, nikt nie poszedł do piekła. Jakich narzędzi użyć? Takich naprawdę podstawowych dla każdego. To jest WordCamp, więc każde z tych narzędzi jest do zainstalowania w WordPressie. Nie będę brał pod uwagę w ogóle bezpieczeństwa. To nie do mnie. Warto zapytać tych ludzi, co wcześniej o tym mówili, bo ja się na tym nie znam. Pierwszy to jest Google Analytics. Myślę, że nie szkodzi żadnemu WordPressowi. Ale nie po to, żeby zliczać, ile osób jest aktualnie u nas na blogu, ani wysyłać ilość odwiedzających co miesiąc potencjalnym reklamodawcom, tylko przyjrzenia się tego, co się dzieje tam głębiej. Google Analytics posiada taką zakładkę przepływ użytkowników, z której możemy się dowiedzieć tego, co tak naprawdę nasi użytkownicy robią na naszej stronie. I to jest na przykładzie naszego bloga Daily Web, starsze statystyki, ponieważ nie zdążyłem po prostu zrobić nowego screena, ale to tak naprawdę nie ma znaczenia. Otóż jeżeli już dojdzie do sytuacji, że nasz użytkownik przejdzie na jakąś kolejną podstronę, bądź przejdzie na stronę, która jest
artykułem, czyli po prostu wrzucamy nowy post na Face'a, żeby ludzie na niego weszli. I co robią później? Pomijając tych, którzy do niego wyjdą, przechodzą na stronę główną. Jeżeli mamy im długi artykuł, wysiliśmy się, napisaliśmy trochę tego, a to żeby przejść na stronę główną, muszą albo zjechać na sam dół, minąć komentarze, pewnie jakieś reklamy, polecane posty i tak dalej, albo wrócić na samą górę i przyjrzeć się w lewym górnym rogu blogu. To jest podstawowa ścieżka. A na Daily Webie zrobiliśmy taki prosty zabieg, mianowicie dodaliśmy przycisk powrót na główną zaraz po artykule, co mniej więcej celi zwiększyło o 11% tego, ten współczynnik, że użytkownik później przeczytał kolejny artykuł, ponieważ w prosty sposób wrócił jednak do tej głównej strony. Co jeszcze Google Analytics może Wam dać, o czym większość użytkowników nie wie, czyli zainteresowania. Też jest tam taka zakładka. Google Analytics powie Wam, czym się interesują ludzie poza Waszym blogiem. Jeżeli chodzi o to, jeżeli zaczniemy klikać coraz głębiej, to będzie coraz bardziej rozpisane na podstawowe czynniki, bądź można sobie pogooglać, co każdy z nich oznacza. To jest pierwsze, czym moglibyście się zainteresować, jeżeli byście chcieli poszerzyć tematykę na swoim blogu i nie wiecie o co, jeżeli na przykład w teorii, bo oczywiście to trzeba później zbadać i powtórzyć, żeby dojść do dobrego rozwiązania. Jeżeli na Daily Webie zaczęlibyśmy pisać o serialach TV albo o filmach, to bardzo dużo przybyłoby nam użytkowników, bądź tych kolejnych przeczytanych artykułów, jeżeli byśmy je dobrze zaserwowali, ponieważ na czwartym miejscu mamy TV Lovers, na trzecim Movie Lovers. No oczywiście technofilów, tak naprawdę się nazywało w Google, mamy najwięcej, więc wszystko co z technologią związane, będzie nam przynosiło coraz więcej ruchu, sprawdza się. Kolejne narzędzie związane z tą łapką, też wszyscy właśnie znają, i to jest Facebook. I tutaj pierwszy konkurs. 5 osób, które pierwsze napiszą do fanpage'a Daily Web wiadomość, dostanie ode mnie pakiet na monitoring internetu na 3 miesiące o wartości 500 zł. Czyli wpisujecie sobie 10 słów kluczowych, a narzędzie Wam monitoruje cały internet. Nie jest to Plan24, może być zdziwienie, jest to monitori.pl. Monitoruje internet i daje Wam wyniki. Co dokładnie możecie mieć z tego? O tym za chwilę. Ale teraz Facebook. Jeżeli chodzi o Facebooka, warto przyjrzeć się swoim statystykom. Mianowicie można z tego wyczytać chociażby znowu przykład Daily Weba. Na kilkanaście wrzuconych postów najwięcej zainteresowania, czyli ta rubryka druga od prawej, te cyferki, przyniosły nam zdjęcia. Jeżeli chcemy mieć post, który się poniesie w sieci, a tak naprawdę to jest marketing naszego produktu, czyli naszego wpisu, poniesienie się tego postu, żeby przyciągnąć więcej ludzi, zainteresować ich konwersacje, każdy wie o co chodzi, są to zdjęcia. To są te dwa posty tutaj na środku i te liczby oraz te dwa wykresy, mówią tutaj akurat się poniosło bodajże przez jakiś zbieg okoliczności, ale to są odrzuty tak zwane czasami, znaczy szczęście, że się poniosło. Zdjęcia na naszym fanpage'u przyciągają więcej osób, więc jeżeli mamy coś wartościowego do powiedzenia, lepiej dorzucić do tego jakieś zdjęcie. To jest akurat przykład nasz, ale warto tutaj zaglądnąć, przez tydzień poświęcić czas, wrzucić sobie link, link z tekstem, link z obrazkiem, obrazek, filmik na YouTubie, powtórzyć to 2-3 tygodnie, zerknąć wstecz do tych statystyk i to już Wam powie o tym, kim są Wasi użytkownicy, czyli co ich interesuje. A drążąc temat dalej, jeżeli na przykład interesują ich filmy, proponuję w artykule gdzieś rzucić film. Zatrzymacie ich na dłużej, bardziej się tym zainteresują, skoro lubią je oglądać, traficie w ich gust. Jeżeli jesteśmy przy Facebooku, jest takie fajne narzędzie Sotrender, ono jest płatne, ale mają pakiet dla blogerów. Podstawowy na monitorowanie swojego własnego fanpage'a. Co jest fajnego w Sotrenderze? On to, o czym mówiłem przed chwilą, zrobi za Was. On przeanalizuje Wasz fanpage, który jeszcze dodam, oni mi za to nie płacą, ale te narzędzia naprawdę są genialne. Przeanalizuje Wasz fanpage, to co robicie, i wytknie Wam po chamsku błędy. To jest w nim tak naprawdę fajnego. Dostaniecie po zalogowaniu się do panelu, dostaniecie wskazówki, co poprawić. Publikuj częściej w soboty oraz rozwinięcie tego. Dane z ostatniego miesiąca pokazują, że w soboty Twoje treści docierały do relatywnie dużej liczby fanów, mimo że nie publikowałeś wtedy żadnych postów. Czyli nasze wcześniejsze posty w sobotę się niosły. Nie czuję, że rybuję.
Staraj się nie publikować ważnych treści w poniedziałki, niedzielę i tak dalej. Sobredek to zrobi całkowicie za was. Warto do nich napisać po prostu na support, że jesteście blogerami i chcielibyście sobie przetestować. My napisaliśmy i już z Santandera korzystamy rok, nie płacąc za niego w ogóle. Ma masę różnych innych statystyk, na przykład skąd przychodzą lajki, co robią ludzie na naszym fanpage'u i tak dalej. Kolejne darmowe narzędzie jest to EdgeRank Checker. Czyli jeżeli kojarzycie, w Facebooku jest to tak zwany wieloryb, który się wyświetla, czyli kiedy nasi fani są online. Na to nie patrzcie. To jest uśrednione ze wszystkich fanpage'ów na Facebooku, a jak wiadomo, mamy swoich fanów. To narzędzie jest o wiele lepsze, ponieważ ono bierze relatywnie fanów z waszej lokalizacji. To też nie będą fani z waszej strony, ponieważ Facebook w żaden sposób przez API nie pozwala się dostać do tych danych. One są prywatne. To wszystko są zgadywanki, ale te są najbardziej trafne, tak naprawdę. Polecam EdgeRank Checker, wygooglować sobie na domenie socialtakers.com. On wyświetli nam taki wykres. Im bardziej zielone, tym więcej osób w naszym rejonie i ludzi, którzy są zainteresowani takim tematyką jak nasz fanpage, jest wtedy online. Wtedy warto postować na Facebooku. Następne narzędzie, to już jest takie podchodzące trochę pod śledzenie, opowiem o takich dwóch, jest Hotjar. On pozwala zainstalować się w WordPressie mniej więcej 2 minuty. Sebastian to mniej więcej w tyle zrobił. Doklejamy sobie kod śledzenia. To narzędzie jest to skrypt, który po prostu pozwala nam monitorować to, co robią ludzie na naszej stronie. Tutaj mamy na żywo przykład, nie wiem, czy będzie widać. To jest rzut ekranu z Daily Weba. Nagraliśmy 1900 osób. Możemy sobie zobaczyć to, gdzie kliknęły, czyli odpowiednio zakolorowane obszary. Mamy super, świetnie, mamy duże zdjęcia, ponieważ przyciągają wzrok, ale na przykład u nas nie muszą być w ogóle klikalne, ponieważ ludzie w niej nie klikają, one są puste. Za to tytuł jak najbardziej. Hotjar też ma darmowy plan, dlatego o nim wspominam, warto się nim zainteresować. Możemy się dowiedzieć o tym, gdzie ludzie jeździli kursorem, co ich interesowało, ale nie kliknęli. Tak? Już właśnie do tego dojdę, tylko jeszcze przełączę i pokażę scroll. Możemy się dowiedzieć też, przełączając się właśnie na opcję scrolla, do tego, jak daleko na naszej stronie ludzie scrollowali i otrzymamy tę tak zwaną linię zgięcia, czyli miejsce, średnie miejsce, do kogo docierali użytkownicy. Jeżeli ono jest nam za wysoko, powinniśmy pomyśleć nad zmniejszeniem pierwszego rzędu, żeby tam pojawiło się chociaż troszeczkę drugiego, zainteresujemy większą ilość ludzi, ponieważ damy im więcej zawartości. Co z wersją responsywną? Przełączamy się na tablet. Mamy te same dane i odpowiednio z tabletu akurat zarejestrowaliśmy 20 odwiedzin, a z telefonu komórkowego 51 i też nam się to zaraz powinno przeładować. Tak wygląda użytkowanie, tak wygląda linia scrollowania na telefonie komórkowym. Kolejną fajną rzeczą, która jest w Hotjarze, to już niestety nie jest w darmowym planie, ale też jest bardzo, bardzo fajne, jest to nagrywanie użytkownika. Tutaj mamy akurat nagraną sesję, czyli co to się robi na naszej stronie. Dokładnie wiemy, kto. To nie jest żadne, to nie są żadne fejkowe dane, to jest po prostu któryś jakiś użytkownik, który sobie wpadł na Daily Weba, go pooglądać. U góry widać licznik, jak mija czas oraz dokładnie co robi. Czyli możemy nawet zobaczyć, co ludzie robią z kursorem, jak na przykład na zdjęciach, które sugerują sobie jakieś okulary, zęby i tak dalej. Z tego czegoś mogę polecić wrzucenie jak największej ilości zdjęć ludzi, którzy patrzą w monitor. Najbardziej przyciągają uwagę, jeżeli chodzi o czytelników blogów. Wróćmy do naszej prezentacji. Sumomi, to jest odpowiednik Hotjara, to jest całkowicie darmowy. Możemy z niego uzyskać takie też oto dane, czyli gdzie ludzie klikają oraz jak daleko scrollują. A teraz będzie troszeczkę więcej o monitoringu internetu właśnie, czyli monitoring, po co to właściwie komu. Monitoring wyłapuje z sieci wszelkie dane związane ze słowem, którego szukacie. Załóżmy, że macie stronę o zabezpieczeniach WordPressa. Tworzycie sobie projekt w monitoring, też są bardzo przyjaźni blogerom.
tworzycie sobie projekt w monitoring, wpisując właśnie na przykład problem z WordPress. Jest firma, która się tym zajmuje, śledzimy, monitoring nam wypluwa w tym momencie informacje z tym związane, czyli linki. Tutaj widzimy, że przykład Daily Weba. W ciągu, nie pamiętam, chyba tygodnia mamy podsumowanie na ładnych wykresach oraz listę tego, co się działo, kto, na jakim medium, wyłapuje też wykop, na jakim medium i co o nas powiedział. To się wiąże z jedną ważną rzeczą, czyli niech użytkownicy o tobie pamiętają. Jak sprawić, żeby pamiętali? Przede wszystkim niech się czują dobrze na stronie. Jeżeli prowadzicie bloga, macie swoich czytelników, czytelnikom pasuje to, co robicie. Jakie zmiany wprowadzić na blogu? Otóż takie, które się wam podobają. Skoro was czytają, to podoba im się to, co wy robicie, więc wysokie prawdopodobieństwo jest, że spodobają im się te zmiany, które wprowadzicie u siebie na blogu. RWD. Prezentacja, która była przed przerwą obiadową. Nie zgadzam się z tym, co ta pani mówiła, ponieważ dla niektórych użytkowników trzeba to zbadać, żeby to wprowadzić, bo tak naprawdę, jeżeli chodzi na przykład o Daily Weba, tak naprawdę nie musimy się zbytnio przejmować, to jest trochę chamskie, ale nie musimy się trochę przejmować wersją mobilną, ponieważ u nas 2% bądź 1% użytkowników z niej korzysta, więc możemy ją troszeczkę zepchnąć na dalszy plan, skupiając się jednak na desktopie. Nie zawsze warto się na tym skupić. Jeżeli macie portal kulinarny, gdzie zdjęcia są ogromne na przykład, czy podróżniczy, warto mieć wersję mobilną stronę, a nie responsywną, ponieważ w responsywnej stronie ładujecie wszystkie te ogromne zdjęcia ludziom na telefon i je skalujecie. Lepiej to zrobić w tym momencie adaptacyjnie, czyli serwujemy odpowiedni kontent na odpowiednie urządzenie. Przykład fajnego użycia tego, aby ludzie o was pamiętali. Listonik. Prowadzicie bloga kulinarnego, zainstalujcie w WordPressie wtyczkę Dodaj do listonik. Wtyczka bierze listę, która jest nad nią i zamienia ją na listę zakupów w aplikacji listonik. Win-win. Ludzie mają w tym momencie te przepisy. Dlaczego ludzie nie z reguły nie robią tych przepisów? Ponieważ ich zapominają. A tak to im w prosty sposób wrzucicie go na telefon. Lista będzie nazwana nazwą waszego bloga. Zapamiętają was. Pinterest. Prowadzicie bloga odzieżowego, czegokolwiek, co jest związane z Pinterestem i może się tam znaleźć. Zamiast wrzucać galerię zdjęć, zamieśćcie widget z Pinteresta z tymi zdjęciami. Nie dość, że wypromujecie swój profil na Pinterestie, to na przykład, gdybym na początku swojej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów, czego chcą, wszyscy byliby zgodni. Chcemy szybszych koni. Henry Ford. I to jest faktycznie jego cytat. Gościu miał 100% rację. Czasami trzeba iść pod prąd. Warto mieć gdzieś z tyłu głowy to, co mówią wasi użytkownicy, czytelnicy, klienci, ale nie zawsze trzeba się z tym zgadzać. To nie jest tak, że zawsze klient nasz pan. Stay open-minded, Lord Somersby. Otwierajcie się na nowe, całkowicie umiejętności, doznania, nowe media. Możliwe, że wasi klienci uwielbiają Snapchat. Spróbujcie Snapchata, to nic nie kosztuje. To jest tylko przykład wymyślony teraz na poczekaniu. Nie mieliście Pinteresta? Załóżcie go. Spróbujcie czegoś nowego, także wpłynie do was, ponieważ chociażby możecie opisać swoje doznania z daną platformą, z tym, co próbowaliście na blogu i przyciągnąć ludzi do siebie. A jeśli mowa o rozwijaniu się, mamy jeszcze dodatkowo 3 bony 100 złotowe do strefy kursów dla tych, którzy pierwszy się odezwą do nas na Twitterze. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy są jakieś pytania do Łukasza? Kto za to zapłaci? Ponieważ zawodowa sytuacja nie pozwala mi zostawić części twojego wykładu bez komentarza, to zapytam. Czy, nie wiem, jak jest na Daily Web, bo nigdy nie wchodziłam do was z komórki. Potwierdzam twoją tezę. Ale czy nie jest tak, że na niektóre strony ludzie nie wchodzą z komórki, dlatego że są kompletnie do dupy z komórki i dlatego ludzie nie wchodzą? Dlatego powiedziałem o tym, że trzeba pamiętać. Należy to sprawdzić, czy ludzie wchodzą, bo może być tak, że jeżeli masz super współczynnik odrzuceń, to znaczy, że oni wchodzą, ale jest do dupy, więc z niej wychodzą. To wszystko trzeba sprawdzić. Ja też, jeżeli chodzi o UX, nie chciałem tutaj brać w ogóle, ja to liznąłem z góry tylko, żeby zainteresować ludzi tematem. Jeżeli ktoś się zainteresuje, Google, UX i jazda.
jeżeli kogoś to zainteresowało. Jest pełno kursów, wszystkich może to zainteresować. Znaczy, wszystko można zgłębić, jeżeli kogoś to bardziej zainteresowało. Na początku... Mogę? Na początku powiedziałeś, że UX powinien być obecny na wszystkich etapach tworzenia produktu, tam poprzez projektowanie, programowanie, na marketingu skończywszy. Mi chodzi o ten marketing. Czy mógłbyś rozwinąć tę myśl, podać jakiś przykład, co to znaczy? To znaczy, że jeżeli projektant stworzył jakieś doświadczenie użytkownika, produkt został zaprojektowany w pewien sposób, on powinien być też obecny przy marketingowej kampanii. Ponieważ dobra, załóżmy na szybko wymyślony produkt, ktoś stworzył pilota, który ma być dla osób leworęcznych. Ale marketingowiec w ogóle tego nie wziął pod uwagę i sprzedaje go całkowicie po prostu jako fajny pilot. Ale projektant zadbał o coś zupełnie innego. Może być brak komunikacji, tutaj dlatego ważna współpraca, o której powiedziałem na początku i to, żeby to szło przez wszystko. To jest tylko przykład, to sięga daleko głębiej. Mogę jedno pytanie. Bo do Analyticsa wystarczy nam cookies na stronie, a do tych dziwnych narzędzi też. Hotjar też? Też. Ładujemy tylko kod śledzenia. Zgadza się? Nie musiałeś dogrywać żadnych skryptów. Nie, wytyczka. Boże święty, zniszczy nas po prostu. To jest tylko wierzchołek góry lodowej do takiej masowej użyteczności. Pomyślmy, co robi na przykład Facebook z reklamami, żeby były odpowiednio targetowane. Mamy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, które się nawiną później, zapraszam na te socjale. Moja prezentacja będzie wrzucona na fanpage'ach różnych, na Twitterach i tak dalej, jeżeli chodzi o Daily Web, będzie sobie można wszystko to przesiedzieć, te nazwy, linki i tak dalej samemu, ponieważ jest dostępna online. Jeszcze raz. Slides.com. Tak. Tylko, że z całym interfejsem na stronce. O, dziękuję za obserwację. Okej. Okay. Tak? Ktoś jeszcze chciałby zapytać? To dziękuję bardzo jeszcze raz Łukaszowi. Dziękuję również.